Michał, witamy w Krakowie. Powiedz, co spowodowało, że zdecydowałeś się dołączyć do najstarszego klubu sportowego w Polsce? Dziękuję za przywitanie. No i zdecydowało to, że po rozmowie z panem trenerem, no i już dużo nie było trzeba gadać, tylko dogadać się na kontrakcie i przychodzić i podpisać kontrakt z Krakowią. Czyli magnesem był tutaj nasz nowy szkoleniowiec, pan Michał Probierz, tak? Tak, tak. Dołączasz do drużyny tuż przed wyjazdem na zgrupowanie w Grodzisku Wielkopolskim, więc będziesz mieć okazję, żeby przygotowywać się przed sezonem jeszcze i wkomponować się w naszą drużynę. To chyba dobrze. Tak, bo już jutro rozpoczynam treningi, no i potem o czwartku się zaczyna wyjazd i zgrupowanie w obozie, no i będzie tam miał czas na pokazanie swoich umiejętności, no i wykazać się w treningach i sparingach. Na pozycji bramkarza mamy dwóch zawodników, Grześka Sandomierskiego i Krystiana Stępniowskiego, więc będziesz rywalizować z nimi o miejsce w składzie. Dla ciebie to chyba żadna nowość, jako sportowiec jesteś przyzwyczajony do rywalizacji. No właśnie, bo w każdym tym zespole jest trzech bramkarzy i trzeba się z tym radzić, no i walczyć, i bojować o swoje, i pokazywać na tych treningach, i sparingach, i w meczach swoją wartość, i pokazać to z dobrej strony trenerom, i klubu, i kibicom.